Okej, czy coś brakuje tym bukom? Albo tym drzewiom? Czy chciałbyś coś dodać do tego kopytnika, który wyściela dno lasu? Siewki buka też są bardzo obecne. Nie brakuje wykrotów. Mamy dęby i te buki. Przepiękne. A gdzie lipy? Rozglądam się cały czas i nie widzę. Już przeszedłem kawałek tutaj, ale nie ma. A co to? 4. No i bluszcz. 3 i 2. 432. Do zobaczenia. Rezerwat lipowiec. Lipa, no to rodzaj żeński. A lipowiec jakby przeszedł transformację. Może kiedyś był lipnicą, a teraz jest lipowcem. Czyżby to miało znaczenie? No nie sądzę. Jest przepiękny, jest jedyny w swoim rodzaju. Hej, i liście przylaszczek też koło kopytnika. I super, że jest. A jest to teren chroniony od 1959. 10 hektarów z kawałkiem. No i w sąsiedztwie jest średniowieczny zamek, który należy do tego szlaku zamków jurajskich. No bo to Jura. Z Doliny Wisły trzeba było się wspiąć kilka ładnych pięter, żeby się znaleźć na tym garbie tęczyńskim i przywitać te 150-160-letnie buki. One właściwie w dwóch siedliskach się charakteryzują. Buczyna Karpacka po północnej stronie tego garbu i ciepłolubna buczyna z tej południowej strony, gdzie ja jestem teraz. No to spójrzmy jeszcze na te wychodnie skalne i ciebie, buku, też obejrzymy. Paprocie i czarny bez, który też jest charakterystyczny dla tego rezerwatu. To jeszcze spojrzenie na tego graba i idę na zamek, który należał kiedyś do oleśnickiego biskupa. I podobno do XIX wieku ten biskup straszył na zamku, pojawiał się. Zjawa podobno zniknęła w pożarze, który miał miejsce w XIX wieku. A zjawiał się w karecie sześciokonnej, wychodząc ze świtą z niej, z katem i z kazańcem, trafiali na uderzenie pioruna i niknęli w rozpadlinie. A ja wręcz przeciwnie, może wejdę na wieżę. To tyle.